Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będą polskie partie polityczne w drugiej połowie XIX wieku. Przede wszystkim warto sobie powiedzieć na początku, że XIX wiek to jest wiek, kiedy powstają partie masowe. Coś, czego nie było zasadniczo wcześniej. Czyli partie masowe rozumiemy przez partie, do których po prostu dołączają całe rzesze ludzi. To już nie są jakieś grupy elitarne, które kierują państwem, tylko to są już ogromne rzeczy liczące paręset tysięcy, powiedzmy, osób, które je wspierają. Jeśli chodzi o samą Polskę, to rozwój ekonomiczny i społeczny, jaki następuje w drugiej połowie XIX wieku, sprawia, że mamy takie społeczeństwo kapitalistyczne. No i młodych Polaków, którzy dorastają w latach 70., 80., już nie zadowala ta praca pozytywistyczna, o której sobie mówiliśmy w przypadku zaboru pruskiego, na przykład. Ulegają oni raczej wpływom ruchu, na przykład ruchu narodnickiego w Rosji, czy też ideałom politycznym przychodzącym gdzieś tam z zachodu, z Europy Zachodniej. Dlatego powstają nowe stronnictwa polityczne zasadniczo w Polsce. Są to takie stronnictwa jak Stronnictwo Ludowe, socjalistyczne, no i oczywiście, co charakterystyczne dla XIX wieku, środowiska nacjonalistyczne. No i w ten sposób powstają nowe, masowe polskie partie polityczne. Jeśli chodzi o socjalizm, propagował go przede wszystkim Ludwik Waryński, którego widzimy tutaj na zdjęciu. Zauważcie, że chłopak dość krótko żył, bo tylko 33 lata. On działał głównie w zaborze rosyjskim, gdzie tam, tak jak się rozwijał trochę przemysł, rosła także warstwa robotnicza, która zresztą, nawiązując do filmiku, kiedy mówiliśmy sobie o zaborze rosyjskim, żyła zazwyczaj w biednych warunkach i przez to z chęcią podążała za hasłami socjalistycznymi, tak ogłoszonymi przez samego Waryńskiego. Waryński działał w ten sposób, że zakładał robotnicze kółka socjalistyczne, tam rozpowszechniał te nowe idee, organizował tak zwane kasy oporu. To możemy sobie zapisać te kasy oporu. Kasy oporu. Polegały one zasadniczo na tym, że robotnicy wpłacali część swojej pensji po to, żeby w razie czego była taka jakby składka zapomogi dla innych robotników, którzy w tym czasie strajkowali, przez co pewnie nie dostawali też pieniędzy, byli w jakiś sposób karani. Waryński był także współtwórcą tak zwanego programu brukselskiego, który został ogłoszony w roku 1879 przez różne grupy polskich socjalistów. Oni odrzucają w tym programie brukselskim ideę walki o niepodległość Polski, ponieważ uważają, że sytuacja robotników tak się w takim nowym, niepodległym państwie nie polepszy. Dlatego głównym celem powinno być wprowadzenie komunizmu na całym świecie. Czyli piszemy sobie 1879, mamy program brukselski. Program brukselski. Staram się tutaj pisać w miarę w jednej kolumnie, żeby nie nachodzić na Józefa Piłsudskiego. Z inicjatywy też Waryńskiego w roku 1882 roku w Warszawie powstaje pierwsza polska partia socjalistyczna, czyli Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat. My może nie będziemy sobie zapisywać całej tej nazwy, ale zapiszemy sobie, że 1882 powstanie to będzie pierwsza polska partia socjalistyczna. Pierwsza polska partia socjalistyczna. To warto sobie zapamiętać. Ale już nie będziemy zapisywać jej pełnej nazwy, szkoda czasu. Nazywana ona była później także Wielkim Proletariatem lub po prostu Pierwszym Proletariatem. No i przyjęła ona program określony w programie brukselskim. Odrzucała tą ideę niepodległości, ale pomijała całkowicie chłopów w swoich reformach, co robił także sam Marx w swoich dziełach, jeśli można takie nazwać. Partia była dość mała, liczyła kilkuset członków, w tym 50% to była inteligencja,
20% rzemieślnicy, a 30% robotnicy. Czyli widzimy tutaj, że tak naprawdę za bardzo sami robotnicy nie byli zainteresowani walką o swoją sprawę tak naprawdę. No i pierwsze już jakieś próby organizowane właśnie przez ten proletariat mające na celu zorganizowanie jakiegoś strajku w Żyrardowie skutkowały w aresztowaniach działaczy. W następnym z kolei roku carska policja ujęła samego Waryńskiego. Został on skazany na więzienie i zmarł w Schlisselburgu, w tej samej twierdzy, w której zresztą więziono wcześniej Łukasińskiego. Po aresztowaniu, po Waryńskim, jakby przewodnictwo partii objął sami współzałożyciel Stanisław Kunicki. W ogóle wspomniałem tutaj właśnie o tym Łukasińskim. Jeszcze wracając, ktoś z Was nie pamiętał, on stworzył Towarzystwo Narodowe i także Towarzystwo Polskie i Wolnomularstwo Narodowe wcześniej. I on tam właśnie w Schlisselbergu przebywał do zakończenia swojego niestety tam pobytu w roku 1868. Sam Kunicki, tak już wróćmy do tematu, Kunicki, nowy przywódca przeszedł do działań czysto terrorystycznych. Tutaj naśladował ten rosyjski ruch narodnicki. No, Kunicki także został szybko aresztowany, powieszony razem z trzema Rosjanami, członkami partii na stokach warszawskiej Cytadeli. Czyli w zasadzie podzielili los samego Trauguta. Egzekucje i aresztowania w roku 1886, czyli 4 lata po założeniu, rozbiły cały pierwszy proletariat i w ten sposób pierwsza Polska Partia Socjalistyczna skończyła swoją działalność. W latach za to 1888-1893 działał drugi proletariat, który był kontynuacją tego pierwszego. Tym razem kierowali nim Marcin Kasprzak, Ludwik Kulczycki. Partia prowadziła podobne działania terrorystyczne, a w 1889 roku Julian Marchlewski założył Związek Robotników Polskich i jego głównym celem była po prostu poprawa bytu ekonomicznego robotników oraz organizowanie kas oporu, czyli tak naprawdę przygotowywanie się pod taki komunizm. Jednak nie wszyscy polscy socjaliści byli za tym programem brukselskim, który jest dla nas dość ważny, a może sobie jeszcze zapiszmy z tym, że 1888, tutaj trochę niestety miejsca zabiorę Piłsudskiemu, 1888, 1893 mamy drugi proletariat. Drugi proletariat. Okej. No tutaj widzimy zdjęcie już Piłsudskiego, zaraz sobie o nim powiemy. No nie wszyscy akceptowali ten program brukselski. Dlatego w 1892 roku grupa działaczy emigracyjnych z Bolesławem Limanowskim na czele zorganizowała sobie zjazd w Paryżu i tam została powołana do istnienia Polska Partia Socjalistyczna, czyli słynny PPS, która miała działać w Królestwie Polskim. Jednocześnie powstał Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich. No i dlatego może sobie to zapiszmy, to jest dość ważne. 1892 powstanie PPS. Zapiszemy sobie po prostu PPS. Myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. No i tym razem też przyjęto program, tylko już nie był to program brukselski, ale program paryski, w którym na piedestale stawiano odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale zapowiadano także przeprowadzenie reform społecznych. Ustrój miał być demokratyczną republiką i celem było poprawienie bytu tych najniższych, najbiedniejszych klas. Ideę tę na ziemiach Polski propagował m.in. współzałożyciel zresztą PPS Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent. Pierwsze krajowe komórki organizacyjne PPS powstały w roku 1893 i na czele jednej z nich, założonej zresztą w samym Wilnie, znalazł się Józef Piłsudski, który wtedy posługiwał się pseudonimem Wiktor. On sam był bardzo zagorzałym zwolennikiem niepodległości Polski, jednak uważał, że ten cel można osiągnąć tylko, gdy się uzyska poparcie większości, przynajmniej mas społecznych. I uważał, że tutaj właśnie zadecyduje poparcie robotników. Dlatego
łączył hasła jakieś narodowe i socjalistyczne. No i także szybko stał się czołową postacią w PPS, także współredaktorem organu prasowego partii, którym było konspiracyjne czasopismo Robotnik. O samym Józefie Piłsudskim sobie jeszcze powiemy, jak będziemy mówić o II Rzeczypospolitej, wtedy może przybliżę trochę też bardziej jego, sam jego życiorys. Dlatego może przejdźmy dalej z tematem. Program partii nie został przyjęty przez wszystkie krajowe ugrupowania socjalistyczne tego PPS-u. Odcięli się od nich m.in. właśnie wspomniany już wcześniej Julian Marchlewski, który założył ten Związek Robotników Polskich, i Róża Luksemburg. Oni razem zresztą utworzyli Socjaldemokrację Królestwa Polskiego w 1893. Funkcjonowało to pod skrótem SDKP od roku 1894. To może sobie zapiszemy. 1893 to jest, no to w zasadzie zapamiętajcie, że od 4 było po prostu to już SDKP, a wcześniej po prostu Socjaldemokracja Królestwa Polskiego. Oni uważali, tutaj SDKP uważano, że niemożliwe jest odzyskanie przez Polskę po prostu niepodległości już po tych 100 latach zaborów. Wtedy, bo po prostu wszystkie ziemie polskie są już ściśle powiązane jakoś tam ekonomicznie z innymi państwami, to jest po prostu niemożliwe odtworzenie państwa polskiego. I nie łączono także idei socjalizmu z jakimiś ideami narodowymi. Uważano, że socjalpatriotyzm to jest po prostu jakaś bzdura, no i odciąga robotników od tego, co jest najważniejsze, czyli ponadnarodowa rewolucja światowa i wprowadzenie powszechnego komunizmu. Władze carskie szybko wytropiły SDKP, aresztowały wiele jej członków, rozbijając w zasadzie całą organizację. Partia później została odbudowana dzięki działalności Adolfa Warszawskiego oraz Feliksa Dzierżyńskiego, którego zresztą no, będziemy jeszcze sobie o nim mówić. No i po przyłączeniu się socjaldemokratów z Wilna przybrała nazwę Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, czyli SDKPIL. I ona współpracowała ściśle z rosyjską socjaldemokratyczną partią robotniczą Rosji, szczególnie z frakcją bolszewicką. Stąd później Dzierżyński będzie nam się pojawiał jeszcze w wojnie bolszewickiej. Czyli później mamy SDKPIL po tych aresztowaniach i tak dalej. Jeśli chodzi o socjalistów w innych zaborach, bo zauważcie, że mówiliśmy głównie o Królestwie Polskim, to socjalistyczny w zaborze rosyjskim, no tam się rozwijał najlepiej, no ale w pozostałych zaborach inne warunki sprawiały, no właśnie, inny jego rozwój. W Galicji były w zasadzie dopuszczalne legalne prowadzenie działalności politycznej i związkowej, ale było mało robotników tam, jak mówiliśmy, nie było pieniędzy na inwestycje, zazwyczaj mało fabryk powstawało. Dlatego ruch socjalistyczny był raczej bardzo malutki, w zasadzie stworzenie jakiegoś większego ugrupowania było niemożliwe. No ale w 1892 roku utworzono Partię Socjaldemokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, na czele której stanął Ignacy Daszyński. Początkowo ona była w strukturze austriackiej socjaldemokracji, od 1997 działała już samodzielnie jako Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, czyli PPSD. No i jej celem było wprowadzenie jakichś osłon socjalnych dla robotników, czy też ustanowienie powszechnego prawa wyborczego. Z kolei w zaborze niemieckim, no raczej kładziono nacisk na jakąś taką narodową solidarność niż na socjalizm, dlatego trafił on tam na słaby grunt. W 1893 roku powstała Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego, czyli PPS Zaboru Pruskiego, która formalnie wchodziła w skład Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej. Od 1912 zresztą działała ona już samodzielnie, legalnie, ale były to głównie takie postulaty socjalne, jakieś zabezpieczenie dla robotników, coś w stylu ubezpieczeń społecznych i tym podobnych. Nie były to takie hasła radykalne, dążące do komunizmu, jak to miało miejsce w przypadku innych odgałęzień partii. Jeśli chodzi o ruch narodowy, w sensie mówiliśmy teraz o socjalistach, teraz ruch narodowy, no, same idee niepodległościowe po upadku Powstania Styczniowego głoszono już później tylko na emigracji. W kraju można było jedynie propagować to wśród nowego pokolenia, które nie doświadczyło jakby tych klęski, tych powstań.
I w ten sposób w 1887 roku w Szwajcarii z inicjatywy pułkownika Zygmunta Miłkowskiego, który zresztą był weteranem polskich walk o niepodległość, utworzona została Liga Polska. I celem działania tej organizacji politycznej było skupienie tzw. sił narodowych, które miałyby odzyskać niepodległość dla Polski w granicach przedrozbiorowych. Czyli mieliśmy odtworzyć nasze bardzo, bardzo duże państwo. Czyli 1887 mamy powstanie Ligi Polskiej, Liga Polska. Liga nawiązywała do tradycji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, które było zresztą jednym z najważniejszych ugrupowań polskiej emigracji. Zostało założone w 1832, mam te hasła wolność, równość, braterstwo i te sprawy. I organ kierowniczy, ale już organ ligi, stanowiła centralizacja, która podobnie jak w Towarzystwie Demokratycznym Polskim, czyli TDP, wysyłała na ziemię polskie emisariuszy. Wśród nich znalazł się m.in. Zygmunt Balicki, który w zaborze rosyjskim założył tajny Związek Młodzieży Polskiej Z, działający w środowiskach akademickich. Sam Z propagował idee patriotyczne, prowadził działalność oświatową, organizował tajne nauczanie, aż dla 1/3 się szacuje ludności zaboru rosyjskiego. Z inicjatywy Balickiego i krajowych działaczy z Romanem Dmowskim na czele powstała w 1893 roku konspiracyjna Liga Narodowa. Zapiszmy to sobie pod Dmowskim. O Dmowskim samym w sobie to jest też ciekawa postać. Też postaram się powiedzieć, tak jak w przypadku Piłsudskiego, jak będziemy więcej mówić o II RP. To jest Liga Narodowa. Liga Narodowa, ale Gryzdole. Znowu będą komentarze. Będziecie chcieli mnie powiesić. Liga Narodowa, która w zasadzie jest tak naprawdę rezultatem przewrotu, to sobie możemy jakoś zaznaczyć, rezultatem przewrotu w Lidze Polskiej. Pierwsze masowe takie demonstracje organizowane przez Ligę Narodową no, sprawiły jej niestety dekonspirację i jakieś represje na niej. Dmowski wtedy musiał wyjechać do Galicji. Wcześniej działał w Wielkopolsce, on się zresztą rodził w Chludowie pod Poznaniem. W Galicji mógł już działać legalnie, wydawał tam m.in. czasopismo Przegląd Wszechpolski, które był organem Ligi. Od nazwy pisma pochodzi jedna też z potocznych nazw organizacji, czyli Ruch Wszechpolski. Stąd później się właśnie było to pojęcie tych Wszechpolaków i tak dalej, które obecnie jest Młodzież Wszechpolska na przykład, no, obecnie jest to właśnie, nawiązuje najczęściej do po prostu nacjonalistów, czy też narodowców. Ja zawsze trochę rozróżniam te pojęcia. Sam obóz ideowo-patriotyczny, którego właśnie rdzeniem była ta Liga Narodowa, we wszystkich trzech zaborach potocznie określa się jako po prostu NDC, czyli Narodową Demokrację, ND. Roman Dmowski w swojej książce z 1903 roku Myśli nowoczesnego Polaka przedstawia program tej Ligi Narodowej, stanowiący później podstawę ideologii całego polskiego ruchu narodowego. Dmowski był zwolennikiem tak zwanego egoizmu narodowego, czyli najważniejsze są interesy narodu polskiego, później są prawa innych grup narodowych. One są mniej ważne, czyli najważniejsza jest jakby grupa Polaków. Później można na przykład prawo dostosowywać do Ukraińców, ale jeśli to w jakiś sposób przeszkadza Polakom, nie powinno to na przykład być forsowane, czyli mniej więcej tego typu myślenie. No także trochę były takie zalążki antysemityzmu, gdyż Dmowski uważał, że sami Żydzi stanowią konkurencję dla polskich przedsiębiorców. Występował też przeciwko socjalistom i tej zasadzie walki klasowej. Uważał, że naród jest jednością i że dzieląc całe społeczeństwo na jakieś klasy, rozbija się właśnie jego wspólną jedność, która jest tak potrzebna do jakiejś dalszej pracy i rozwoju. NDC działała pod różnymi nazwami w zasadzie we wszystkich zaborach. W zaborze pruskim mobilizowała społeczeństwo do obrony polskiego stanu posiadania i występowała w obronie polskich dzieci. Po wydarzeniach we wrześniu z 1901 roku w Galicji natomiast po prostu zaostrzyła, no niestety, trochę konflikt z Ukraińcami przez głoszone przez siebie hasła. No i ostatni masowy ruch, jaki nam został do omówienia, to ruch ludowy, który miał na celu poprawę bytu chłopów i no, rozwijał się przez to najsilniej w tym zaborze najbardziej zacofanym, zaborze austriackim. I wynikało to z możliwości prowadzenia
po prostu tam no, legalnych działań. Jednym z pierwszych działaczy zachęcających chłopów do tej aktywności politycznej był ksiądz Stanisław Stojałowski, który zresztą pochodził z rodziny szlacheckiej. On wydawał takie pisma jak Wieniec i Pszczółka i tam zachęcał do propagowania właśnie oświaty wśród chłopów, podnoszenia poziomu gospodarczego wsi, trzeźwości, oszczędności i takich działań właśnie prorozwojowi wsi. No i na wzór Wielkopolan organizował też wszelakie kółka, na przykład kółka rolnicze, także wiece i pielgrzymki. Działania księdza miały na celu uświadomienie po prostu chłopom, że ważna jest jedność wśród nich, że muszą podejmować jakieś konkretne działania, żeby tak naprawdę coś osiągnąć. Także on próbował, wbrew opinii galicyjskich ziemian i hierarchów kościelnych, utworzyć też jakąś partię polityczną. W Galicji takimi działaczami na rzecz ruchu ludowego było także małżeństwo Marii i Bolesława Wysłouchów, którzy w latach 1889-1902. No, w Galicji takimi kolejnymi reprezentantami ruchu ludowego było także małżeństwo Marii i Bolesława Wysłouchów, którzy w latach 1889-1902 redagowali lwowskie czasopismo Przyjaciel Ludu. I tam oprócz takich haseł społecznych, także duży nacisk kładli oni na sprawy narodowe. Uważali, że chłopów trzeba uświadamiać politycznie, narodowo, a później będzie można ich wykorzystać na przykład w odzyskanie niepodległości w postaci no, choćby no, ważnej siły wojskowej, bo byli po prostu najbardziej liczną grupą. I z inicjatywy na zjeździe ugrupowań ludowych w Rzeszowie w 1895 roku zostało powołane Stronnictwo Ludowe, które później, 8 lat później, w 1903, przekształciło się w PSL, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. W zasadzie tą partię, która funkcjonuje w mniejszy czy większy sposób po dziś dzień, przynajmniej w momencie tworzenia tego filmu, jeszcze funkcjonuje. Może sobie to zapiszmy. 1800. Ja wiem, że podawałem tu dużo ciekawych nazwisk. Możecie je sobie zanotować. Ja nie chciałem tego wszystkiego notować cały czas, bo też nie chcę tracić waszego czasu. Wiem, że oglądacie te filmiki głównie dla powtórki. No chyba, że czujecie taką potrzebę, to proszę mi dajcie znać, to będę je notował. Ale no, mi się wydaje, że jednak no, jest to jakaś powtórka i najważniejsze są jakieś najważniejsze daty. No i 1903 to jest już Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo SL, no Stronnictwo Ludowe, czyli po prostu PSL. Jak to ciekawie brzmi już tak nowocześnie. Na czele PSL-u po kilku latach staje pierwszy polityk chłopskiego pochodzenia, który się nazywa Jan Stapiński. No, ale to stronnictwo, oprócz właśnie takiego uświadamiania chłopów, głosi także konkretne hasło ekonomiczne. Czyli na przykład tanie kredyty dla rolników, czy uregulowanie tych spraw serwitutów, tak żeby to było dobre dla samych chłopów. Zresztą o serwitutach sobie rozmawialiśmy. No, także do takich postulatów politycznych należało żądanie od Austro-Węgier powszechnego prawa wyborczego, no i jeszcze większych swobód politycznych. No, PSL rozwijało się także w jakichś innych środowiskach lokalnych, także w parlamencie galicyjskim, a nawet austriackim. Ale w 1913 roku w PSL doszło do rozłamu. Chodziło bardziej w sumie różne rzeczy, o przywództwo, fundusze, program, jak nigdy nie wiadomo o co to chodzi, o pieniądze. Jan Stapiński wtedy utworzył PSL Lewicę, która skupiała te biedniejsze warstwy chłopstwa. No i tam głosił bardzo radykalne, bardzo lewicowe postulaty polityczne, w zasadzie ocierające się o komunizm. A na czele drugiego odłamu, czyli PSL Piast, nazwa się ta bierze od wydawanego przez ten odłam czasopisma Piast. Na czele jego stanął widoczny tutaj na obrazie Wincenty Witos, o którym sobie też jeszcze troszeczkę powiemy, właśnie ta osoba. Widzimy już no, same zdjęcia, już, nie? Już wiemy tak jak naprawdę ci ludzie wyglądali. Jeśli chodzi o inne zabory, bo tutaj głównie mówiliśmy w zasadzie o Galicji, w zaborze rosyjskim ruch ludowy był w sumie słaby, głównie ze względu na silną policję carską. Dopiero w sumie w 1905 roku powstało tam kilka chłopskich ugrupowań, na przykład Narodowy Związek Chłopski,
jakaś grupa skupiona wokół czasopisma Zaranie, głównie dzięki tak naprawdę działalności endecji. W samym Zaborze Pruskim nie było odrębnego ruchu ludowego, przede wszystkim z powodu bardzo silnego takiego solidaryzmu społecznego, narodowego. Tam głównie rządziła endecja, zresztą do końca II wojny światowej był tam jej największy wpływ. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, do następnej lekcji. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.